Koale są jednymi z najniezwyklejszych zwierząt żyjących na Ziemi, dlatego odwiedzimy kilka miejsc, żeby lepiej je poznać. Najpierw, aby dowiedzieć się, gdzie występują i poznać ich budowę, udamy się do Centrum ich Ochrony w Daisy Hill. Następnie ruszymy w teren na wyspę Magnetic, gdzie pokażemy Wam, jak szukać ich w naturalnym środowisku. Wizyta w szpitalu tych zwierząt w Port Macquarie będzie okazją, aby dowiedzieć się, co im zagraża, czy są niebezpieczne i posłuchać, jakie odgłosy wydają. Na wyspie Raymonda, zwanej też Wyspą Koali, przyjrzymy się dokładnie ich diecie. A na zakończenie odwiedzimy park Tower Hill, żeby z bliska obejrzeć młode koale. Za każdym razem, kiedy na ekranie pojawi się nowy koala, zostanie on zarejestrowany przez nasz licznik w rogu ekranu. Sami jesteśmy ciekawi, ile koali uda nam się wspólnie zobaczyć. Zerujemy licznik i zaczynamy. Mimo że z powodu wyglądu koale zazwyczaj nazywane są misiami, nie należą do rodziny niedźwiedziowatych. Są torbaczami, a ich najbliższym, choć dalekim krewnym jest wombat. W Australii występują dwa gatunki koali. Północny i południowy. Północny koala występuje na wschodnim wybrzeżu, zaznaczone tutaj na mapie na pomarańczowo, a południowy koala występuje tu na południu, zaznaczone na mapie na niebiesko. Północny koala jest mniejszy i ma krótsze futro o kolorze szarym, a południowy koala jest znacznie większy i jego futro jest dłuższe i brązowe. Tutaj widzimy, jakie są rozmiary. Tu jest południowy samiec, południowa samica i północny samiec i samica. Koale mają duże uszy i nosy, ale małe oczy. W związku z tym mają dobry słuch i węch, ale słaby wzrok. Mają jeden z najmniejszych mózgów w stosunku do masy ciała i przez niektóre ich niezdarne zachowania, niektórzy uważają je za nie najmądrzejsze ze zwierząt. Koale żyją w koronach drzew eukaliptusa i są do tego doskonale przystosowane. We wspinaniu pomagają im silne łapy zaopatrzone w antypoślizgowe poduszki i długie pazury. Dodatkowo w przednich łapach koala posiada dwa kciuki, które wzmacniają uchwyt. Drugi i trzeci pazur w tylnej łapie są złączone razem i tworzą szczoteczkę do czyszczenia futra. Zakrzywione plecy i podwinięta kość ogonowa połączone z grubszym futrem na pupie powodują, że może on doskonale usadawiać się między gałęziami na drzewach. Jego pupa jest tak jak dotkniemy sobie nasz nos, to jest taka poduszeczka, która jest troszkę ruchoma, która pozwala mu bardzo wygodnie siedzieć na drzewie. Jeśli już dowiedziałeś się czegoś interesującego na temat koali, daj nam kciuka w górę. Koala dał już dwa. Zanim ruszymy w teren, kilka szybkich, niezwykłych faktów. W gorące lato koale przytulają się do pni drzew, aby się ochłodzić, ponieważ pień drzewa jest około 7 stopni chłodniejszy niż otoczenie. Wcale nie głupi pomysł. Są jedynymi zwierzętami poza naczelnymi, które posiadają odciski palców podobne do ludzkich. Są one tak zbliżone, że nawet pod mikroskopem trudno rozpoznać, do kogo należą. Każdy koala posiada swoje indywidualne linie papilarne. Również nos koali posiada unikalne wzory, dzięki czemu zoolodzy mogą po nim rozpoznać danego osobnika. W 2006 roku złodzieje próbowali ukraść koalę z zoo, ale był tak waleczny, że zostawili go i ukradli krokodyla. Na krótką chwilę przerywamy opowieść o koalach, bo mamy coś ekstra również o innych australijskich zwierzętach. Jeśli jesteś ciekawy świata i dobrze bawisz się oglądając nasze filmy, to powinna zainteresować Cię wydana przez nas książka podróżnicza, która przeniesie Cię do krainy kangurów. Pełna kolorowych zdjęć, ciekawostek, wiedzy i humoru, idealnie sprawdzi się jako inspirujący prezent, książka do plecaka lub rozrywka na długie jesienne wieczory. Nie musisz teraz przerywać oglądania. Na końcu filmu oraz w opisie pod nim znajdziesz link do naszej strony, a tam więcej informacji. Ruszamy w teren. Poszukiwania zaczynamy niedaleko Gold Coast w stanie Queensland, gdzie aby policzyć populację koali, badacze używają dronów z kamerą na podczerwień. My nie używamy takiego sprzętu, więc czeka nas spacer. To jest pień eukaliptusa, na którym widzimy ślady koali, który zmieniał to drzewo na jakieś inne w okolicy, bo prawdopodobnie skończyły mu się tutaj listki. Po kilkunastu minutach zauważamy, że jesteśmy przez kogoś obserwowani. Jest to pierwszy, ale też jedyny koala, jakiego dostrzegamy w tej okolicy. Przed wyprawą w nowe miejsce, którym jest wyspa Magnetic, zasięgnęliśmy języka, żeby dowiedzieć się, jak szukać efektywniej. Okazało się, że zamiast patrzeć w górę, lepiej patrzeć pod nogi.
Koale w dziczyn tak naprawdę bardzo trudno dostrzec na drzewach, one się bardzo ładnie maskują. Najłatwiej jest po śladach kup. Idąc zobaczyliśmy takie kupy, no i faktycznie bezpośrednio nad kupami, dokładnie nade mną, siedzi. Koala robi kupę około 150 razy dziennie, nawet podczas snu. Są one doskonałym nawozem, który pomaga lasom rosnąć. Tym razem nie potrzebowaliśmy szukać tropów, bo inni tutaj spacerujący czy zwiedzający znaleźli koalę, jest jakiś tam. Widzimy po tym, że dużo ludzi robi zdjęcia. Wizyta w szpitalu koali to raczej smutne doświadczenie, ale pozwala nam zdobyć nową wiedzę. Przebywają tu misie uratowane z pożarów i chorujące na częste u nich przypadłości. Przy wejściu do szpitala znajduje się tablica z informacjami o wszystkich pacjentach, którzy przebywają obecnie w szpitalu. Koala jest wrażliwym zwierzęciem i łatwo ulega stresowi. Może trudno w to uwierzyć, ale jedną z najtrudniejszych dla niego sytuacji jest bezpośredni kontakt z człowiekiem. Dlatego w wielu ogrodach zoologicznych robienie zdjęć z koalą na rękach zostało już zakazane. Do porozumiewania się koale wydają odgłosy. Młode niewinnie popiskują, ale dorosłe brzmią już znacznie poważniej, a dźwięk nie pasuje do ich miłego wyglądu. Posłuchajcie. Dowiadujemy się również, że dużym zagrożeniem dla koali są wypadki drogowe. Co roku ginie w nich wiele zwierząt, dlatego kiedy widzimy taki znak ostrzegawczy, warto mieć oczy otwarte. Nie wierzycie? Złaź drogi, koala! To dobry moment, aby odpowiedzieć na pytanie, czy koale są niebezpieczne. Same nie zaatakują, ale nagabywane będą walczyć i mogą okazać się godnym przeciwnikiem. Pamiętacie przykład złodziei, którzy ukradli krokodyla zamiast koali? Dobra, jedźmy, bo on się tu boi nas. Uciekaj z drogi, mały. To nie jest miejsce dla ciebie. Pa, pa. Skorzy do żartów Australijczycy lubią nabierać naiwnych turystów na istnienie drobbera, czyli mięsożernego gatunku koali, który rzuca się na przechodniów z drzewa. Takie stworzenia oczywiście nie istnieją, w przeciwieństwie do polskich niedźwiedzi polarnych, które zjadły już niejednego nieostrożnego Australijczyka, prawda? Na szczęście bezpiecznie docieramy do kolejnego miejsca, którego nieoficjalna nazwa to Wyspa Koali. Jest to Wyspa Raymonda, która leży na jeziorze położonym tuż przy wybrzeżu oceanu. I wyspa słynie z bardzo dużej populacji koali. Dopiero zaczynamy krótki szlak, którym będziemy się poruszać po wyspie, a już widzieliśmy 6 osobników plus jeden mały. Koale jedzą liście eukaliptusa tylko prosto z drzewa. Liście na tacy lub talerzu byłyby dla nich niezrozumiałe. Są też bardzo wybredne. W Australii jest ponad 900 rodzajów eukaliptusa, z czego koala je 120, a bardzo lubi tylko 14 rodzajów. Każdy koala ma od 1 do 3 ulubionych gatunków drzew, z których je liście na co dzień. Inny traktuje jak urozmaicenie diety, jednak zawsze będzie się wspinał na szczyt drzewa, aby dostać się do najlepszych listków. W niższych partiach drzew koala swoim dobrym węchem sprawdza i wybiera najsmakowitsze listki, które mają najmniej toksyn i największą ilość wody. Jesteś tym, co jesz, dlatego koale delikatnie pachną eukaliptusem, co może przypominać zapach cukierków na kaszel. No tak blisko, na dziko koali jeszcze nie widzieliśmy. Idziemy dalej. Są aktywne głównie nocą. To najczęściej wtedy jedzą i przemieszczają się. Dorosły koala zjada od 0,5 do 1 kg liści dziennie, jednak z pokarmu wchłania tylko 25% wartości odżywczych. Czasami, aby uzupełnić brakujące minerały i pomóc sobie w trawieniu, koale zjadają trochę błota. A od rzucia dużych ilości liści zużywają im się zęby. Wbrew temu, co mówią plotki, jedzenie toksycznych liści nie powoduje, że koala jest nimi odurzony. Koala jest śpiochem, ponieważ liście eukaliptusa są włókniste i ciężkostrawne. Śpiąc, koala daje sobie czas na trawienie i oszczędza potrzebną do tego energię. Według różnych źródeł, w ciągu doby koala śpi od 18, nawet do 22 godzin, jeśli czuje taką potrzebę. Nie bądź jak śpiący koala. Zasubskrybuj nasz kanał, żeby nie przespać następnych filmów.
Pamiętaj o dzwoneczku powiadomień. Koale bardzo rzadko piją, dlatego że liść eukaliptusa składa się z 55% właśnie z wody, więc koala dostarcza sobie wody jedząc liście. Koale piją wodę w bardzo gorące dni lub gdy są chore, albo jeśli jest pożar lasu, pożar buszu, wtedy koale nie mogą dostarczyć sobie pożywienia i muszą wypić trochę wody. W języku aborygenów i w ich różnych dialektach wyraz koala oznacza właśnie niepijący. Niedaleko słynnych 12 apostołów, na dnie wygasłego wulkanu, znajduje się rezerwat przyrody Tower Hill, w którym dostojnie przechadzają się emu. My jednak mamy inny cel. Szukamy młodych koali. Po chwili dostrzegamy pierwszego malucha podróżującego na plecach mamy. Dorosły koala jest 25 tysięcy razy cięższy niż w chwili, gdy się rodzi. Zanim dojrzeje, czeka go jednak długa droga. Ciąża koali trwa około miesiąca, około 35 dni. Zaraz po urodzeniu koala waży około 1 grama, jest bardzo malutki i oczywiście nie ma futerka. I tutaj możemy zobaczyć, jakie naprawdę rozmiary ma malutki koala. Oto pierwszy dzień koala po 4 tygodniach, koala po 8 tygodniach. 3-miesięcznemu koali zaczyna rosnąć futerko. Następnie w wieku około 5-6 miesięcy koala zaczyna żywić się bardzo miękką kupą mamy, która zawiera specjalne bakterie, które w przyszłości umożliwią koali trawienie liści eukaliptusa. W wieku około 7 miesięcy koala jest już puszysty i ma wyrośnięte futerko. W wieku 8 miesięcy koala jest już za duży, żeby mieścić się w torbie i zaczyna wędrować po mamie i najczęściej spędza dużą część dnia na plecach mamy. Następnie około 9-12 miesięcy zaczyna już być bardziej żądny przygód i zaczyna wędrować samodzielnie po gałęziach. A gdy koala ma już 1,5-2 latka, zaczyna swoje niezależne życie. Na wolności żyją od 10 do 14 lat. W zamknięciu od 12 do 15. Najdłużej żyjącym koalą była Sara. Dożyła w wieku 23 lat i tym samym zapisała się w Księdze Rekordów Guinnessa. Jak wskazuje nasz licznik, razem widzieliśmy 27 różnych koali. Żaden z nich nie ucierpiał podczas kręcenia tego odcinka. Jeśli podobał Ci się ten materiał, udostępnij link znajomemu. Na pewno się ucieszy!